Witam serdecznie widzów telewizji Małopolskie TV, MTV24, rozmowa przy herbacie w wielkim mieście, czyli Krakowie. Z wielką gwiazdą, a taką gwiazdą może być jedynie Krystyna Prońko. Moim Państwa gościem jest właśnie wspomniana artystka. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jest mi niezwykle miło być, dojechać do Krakowa w całości. Czy to jest tak, bardzo, to jest tak bardzo trudno dojechać? No jechałam w piątek, więc ruch jest na drogach bardzo duży, korki na bramkach, na autostradzie i no gorzej się jedzie niż w dzień powszedni normalny, czy w niedzielę, czy sobotę. No ale jesteśmy i szczęście naszych widzów jest wielkie, bo mamy gwiazdę. Pani Krystyno, zanim część taka oficjalna naszej rozmowy, proszę nam powiedzieć, jaki jest status, jak ktoś mówi i jak pani reaguje, gwiazda. Krystyna Prońko. Nie reaguję, bo tak to nie jest mój status. Ja po prostu śpiewam, bo lubię od wielu, wielu lat i jeszcze mi się to nie znudziło, aczkolwiek wcale łatwo mi nie jest, bo lat przybywa, a wysiłku ubywa. Nie, no też przybywa. Także status gwiazdy w Polsce jest trochę dziwaczny dla mnie, zawsze zresztą był i to pewnie mi tak zostało. I tylko tyle mogę powiedzieć. Ja mam wrażenie, że w Polsce wielkie nazwiska, wielkie głosy, bo pani, poza tym, że ma pani tak fantastyczny głos, to pani jeszcze zawsze śpiewa mądre piosenki, czego teraz obecnie w radiach i w mediach jest bardzo mało. To taki status gwiazdy. To się strasznie zdewaluowało. To pojęcie i ten status się strasznie zdewaluował i teraz do tego dochodzi, że debiutantów się nazywa już od razu gwiazdami, zanim jeszcze naprawdę dobrze zaistnieją, więc to między innymi z tego powodu wydaje mi się, że to określenie nie ma sensu. Czyli nie mamy, no, nie mówimy o tym, że mamy gwiazdy w Polsce, bo tak naprawdę no, gwiazdy to powinna tutaj pani... Mamy wokalistkę, mamy świetną, wspaniałą wokalistkę, bo gdyby była gwiazda... Bo może wokalistka jeszcze nie śpiewa, wie pan? A tak, znam taką. Myślę, że znamy takie. Pani Krystyno, no gdyby była gwiazda, to pani Krystyna Prońko by przyleciała własnym samolotem, na przykład odrzutowcem do Krakowa. No może by jak było, ale ponieważ jest inaczej, więc nie przyleciałam, tylko przyjechałam. To w takim razie, pani Krystyno, telewizja MTV24 zorganizowała plebiscyt na 5 największych przebojów Krystyny Prońko. Nowość dla mnie. Nowość, tak. Nowość. No, zawsze wybieramy przeboje gwiazd, więc tej najpopularniejszej wokalistki o fantastycznym głosie. I pani Krystyno, jest ta piątka i będę prosił, cytując od piątego do pierwszego miejsca, by o każdym z tych utworów pani opowiedziała historię. Jak powstał i jak bliski jest pani sercu. I zobaczymy, czy nasi widzowie trafili. Miejsce piąte. Modlitwa o miłość prawdziwą. No tak, piosenka z chyba z 78 roku, z ubiegłego wieku. Może zanim zacznę coś mówić na ten temat, to powiem, że wszystkie piosenki, które śpiewam, są mi bliskie, a te, których nie śpiewam, są mi dalekie. Natomiast staram się dobierać repertuar tak, żeby on był jednak zawsze mi bliski, bo lepiej mi się go interpretuje, lepiej się w tym czuję, no po prostu śpiewam. Nie zastanawiając się nad tym, czy on mi pasuje, czy nie, ten repertuar, tylko go po prostu śpiewam. Modlitwa o miłość prawdziwą znalazła się na festiwalu opolskim w 78 roku, o ile dobrze pamiętam, ale nie wygrała tego festiwalu, było chyba czwarte miejsce albo ósme, już nie pamiętam, jakieś takie parzyste. Bardzo trudny utwór do śpiewania, ja to wykonuję w zasadzie z instrumentem pod tytułem, z instrumentem z organami Hammonda. Jak nie ma Hammonda, to czasem to śpiewam z fortepianem, ale mam też wersję zespołową i wersję big bandową, gdzie trzeba było napisać do tego partytury i ta wersja big bandowa jakby tak odświeżyła tę piosenkę, że ona jest w tej chwili zupełnie inna i bardzo dobrze odbierana przez publiczność, pomimo tego, że ludzie pamiętają te wersje z organami. Także to jest bardzo piękny numer z dobrym tekstem, dobrą muzyką i z dobrą aranżacją. No, jeszcze z dobrym wykonaniem. Pani Krystyno, miejsce czwarte. Jesteś lekiem na całe zło. A,
powiem Państwu, jak to było, jak ja usłyszałam po raz pierwszy tę piosenkę. Skrzywiłam się, powiedziałam, no nie wiem, ale może być. A potem się okazało to, co trwa do dzisiaj. Nie przewidziałam tego. No, to taka jest historia tej piosenki. Na początku ona mi się nie podobała. No, los pokazał inaczej. I jest to piosenka, bez której nie może się odbyć prawie żaden mój taki całościowy koncert, bo nie zawsze śpiewam recitale, ale jak już jest recital, to ona musi się znaleźć w programie. Miejsce trzecie. No właśnie, zgadnie Pani, co mogło... Nie. Małe tęsknoty, miejsce trzecie, no ale naprawdę, naprawdę Pani Krystyna nie widziała wcześniej. Małe tęsknoty, miejsce trzecie. Ale co jest pierwsze? No. Małe tęsknoty, to była taka sytuacja, gdzie troje artystów też nie przewidziało do końca sytuacji, że to się, że utwór się będzie utrzymywał tak długo i że to tak głęboko zapadnie w pamięć publiczności, aczkolwiek jakiś taki sygnał wszyscy troje odebraliśmy. Mówię tutaj o Andrzeju Mogilnickim, Wojtku Trzcińskim i o sobie, bo jak najpierw była muzyka, jak Andrzej napisał tekst do tej pieśni, to postanowiliśmy pójść do Wojtka do domu i mu to przedstawić, jak to wychodzi, bo ja już umiałam to. No, odśpiewałam to tak po raz pierwszy z akompaniamentem Wojtka i zaległa cisza. A potem prawie równocześnie powiedzieliśmy no. I to był nasz komentarz do tej piosenki, taki wstępny, a później zostało to nagrane na płytę. No i też to się okazało, że to jest piosenka, która będzie trwała długo. Ja zrobiłam nie tak dawno, bo na płycie się to znajduje, na płycie Live Trio, Recital Trio Live, kompletnie inna wersja tej piosenki, troszkę może nawet bardziej dramatyczna, no zdecydowanie bardziej dramatyczna niż oryginał, także też ma swoje inne życie ta piosenka, drugie jakby. No, ale to jest nagranie, które no, kolejne pokolenie śpiewa i słucha. No tak, tylko to jest właściwie jedyna wersja tej piosenki, a ta druga powstała 2 lata temu. I nie jest spopularyzowana, ale piosenka jest ta sama. No tutaj oczywiście informacje do wszystkich mediów, rozgłośni radiowych, popularyzujmy, jak będą chciały. No to dobrze, to mamy już piąte miejsce, modlitwa o miłość prawdziwą, miejsce czwarte, jesteś lekiem na całe zło, miejsce trzecie, trafione, a naprawdę Pani Krystyna nie widzi tych wyników, małe tęsknoty, miejsce drugie, sprawdźmy, czy, jak intuicja. Też wcisnę. Nie? Nie. To nie wiem. No to ja wiem. W jakim obcym domu? O, a to też niespodzianka, ale to fajna piosenka. Wojtek Trzciński napisał to w stylu country, a Ewa Żylińska napisała tekst kantrowy, no. Ona się rozbawiła mnie ta piosenka. No, ale skoro słuchacze tak wybrali, to tak będzie, no. Ja bym jej na miejscu drugim nie ustawiła. Ale jak gram koncerty z zespołem pięcioosobowym, takim swoim, z którym występuję, to ona się znajduje w repertuarze koncertu. W trio czy w duecie się nie da, bo to jednak wymaga większego aparatu wykonawczego, ale w ogóle się znajduje w repertuarze. Pani Krystyno, miejsce pierwsze, teraz sprawdzimy, jaki zgadnę, jest... Nie? Nie zgadnę. Zazwyczaj moje wybory się różnią z wyborami publiczności w takich plebiscytach. Nie wiem. Nie wiem, ojejku, ale psalm stojący w kolejce. A, no tak, tak. Oj, coś tu się dzieje. No tak, on to miało... No jest miejsce pierwsze. Aha. Psalm stojący w kolejce, słusznie się tej piosence należy pierwsze miejsce. Tu się zgadzam. To tak? Wyjątkowo nie zgadłam, ale się zgadzam. Pani Krystyno, popatrzmy na może na zdjęcia, na tort. I gdyby nam Pani mogła powiedzieć, Pani Krystyno, jakie tam mamy lata na tym torcie? Z którego roku pochodzą, tak? Więc łatwiej mi było wymienić autorów fotografii. Autor. To jest Sergiusz... Nie, to jest... krakowski fotografik pan Pluciński, to zdjęcie, to jest Sergiusz Sachno, to jest koniec lat 70. To jest też, z
którego roku może być to zdjęcie? No nie pamiętam. Ale to jest zdjęcie Sergiusza Sachno, to zdjęcie. A, słodkie. To zdjęcie z kolei to jest pani Zofina Sierowskiej. Te dwa zdjęcia, te trzy zdjęcia, to, to i to, to są zdjęcia Sebastiana Skalskiego. To jest zdjęcie Sergiusza Sachno. A to nie pamiętam, fotografik z Gdańska, zresztą bardzo dobry, ale nazwiska nie pamiętam. I to jest, mogę tak powiedzieć, że te trzy zdjęcia są z 2000 chyba 8 roku. To są lata 70, 75, 6, 7 rok, jakoś tak. To są lata 80, to są lata 2000. To jest zdjęcie sprzed 3 lat chyba, to zdjęcie. A to też lata 80. No to tak w przybliżeniu mogę, bo szczegółów musiałabym sięgnąć do swoich jakichś zapisków. Pani Krystyno, no wspaniale. Powiem, że wszystkie... To są słodkie zdjęcia. Słodkie zdjęcia, słodka, wspaniała wokalistka. Pani Krystyno, pierwszy ruch nożem, ten taki symboliczny, ale potem następnie oddamy już, myślę, że nóż przedstawicielowi gastronomii Nowotel Kraków City West z Krakowa i zobaczymy, jak zaczynamy. To może ja od tej strony, w kierunku tego O. Ciekawe, z czym ten tort jest. Pięknie się kroi, piękny nóż jest. O, taki cienki kawałek. Kto go będzie jadł? O, bo ja nie. O, przydałaby się trochę ciepłej wody. Lepiej by się kroiło. No świetnie. Może zrobimy to tak jakoś. No proszę, to by nie było. Da się? Aha. Może proszę pomóc tak, bo ja wprawy nie mam. Bo ja z tortami to za bardzo nie jestem na co dzień. Ale piękny jest. Ciekawe co w środku. No właśnie, pan umie to lepiej. Jakich pyszności. Truskawki? Truskawki. Zgadłam? No, no oczywiście. Drodzy Państwo, no to już jest... No to pierwszy oczywiście ten taki słodki... największy to oczywiście dla Pani Krystyny. Bardzo proszę. Ja myślę, że... Tak, tak, to oddajemy... Tutaj oddamy się w ręce specjalistów. Bardzo proszę. Wolą Państwo, bo ja lubię słodkości, a to bardzo apetycznie wygląda. Może najpierw zacznę od tego kremu. Pycha. 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 O, to bardzo się cieszymy, że... Bardzo się cieszę, że smakuje. Da się zjeść? Też. To? Tak. No da się. Da się. No to ja, no ale oczywiście tort nam gdzieś odjechał, ale ja bardzo bym prosił o tę górę, czyli tam, o najnowszą płytę Pani Krystyny. Pani Krystyno, w drugiej części naszego programu... Skąd Państwo macie najnowszą płytę? Nie ma takiej, to nie jest najnowsza płyta. Ale tam, a tak mówi wydawca. Nie, nie, nie. Najnowszą płytę to ja, jeśli Pan pozwoli, to ja skoczę do auta i przyniosę. No to o tej płycie i o tej najnowszej będzie w drugim części naszego programu.